No i to był grudna, brzezowy krzyż był na rowie, ale przy Niemca drodze. Czy tego ruskiego? Ruskiego. Aha. A Niemca to nie a wiem. A tutaj był, czy już nie ma tego się... krzyża? Nie ma tego nie krzyża? Nie ma. Wykopali tego ruskiego i gdzieś przewieźli. Aha. Bo to by koło samego domu tego cabana był pochowany. No ale ten caban, jakaś rodzina tutaj mieszka jeszcze? Nie, jego? Nie, tu już nikogo nie wymarli. Wszyscy. Nie ma ani jednego. Te badania mają dwa etapy. Wiosną etnolodzy przyjeżdżają w teren i zbierają opowieści. Czoł się skierował, przydębił koniec. Rozczepali wszystko. Musieli potem iść do tego młyna, do tego całego kierownika młyna i mówić, żeby z pracowników do, żeby to posprzątać. Aha, i zakopali ich, tak? I tam zakopali nad rzeką. No. Opowieść pana Czesława prowadzi archeologów do miejscowości Knieja. Zaczyna się tam etap badań nie mniej ciekawy od wydobywania opowieści z ludzkiej pamięci. Próba namacalnego kontaktu z tym, co przeminęło. Nie zawsze jest zakończona sukcesem, ale za każdym razem do niego zbliża. Mamy właściwie cztery podstawowe cele. Cel poznawczy, czyli to, co merytorycznie badamy, do czego dochodzimy poprzez działalność etnologów, archeologów, historyków sztuki. Naukowcy i studenci od 2015 roku ratują lokalne historie w pięciu sąsiadujących ze sobą gminach. Mstów, Olsztyn, Janów i Lelów. Ostatnią badaną gminą jest Przyrów. Tworzymy pewną nową metodę współpracy archeologów i etnologów, tak żeby w przyszłości stworzyć procedurę, która być może będzie pomocna w przypadku podobnych badań. Kolejny cel to jest cel dydaktyczny, czyli zaangażowanie studentów, którzy w ramach naszych badań mogą sobie wyciąć jakąś swoją część, opracować, jeździć na konferencje, pisać prace naukowe, jakby stawać się młodymi naukowcami. Tuż obok klasztoru w miejscowości Święta Anna archeolodzy i studenci próbują schwycić inną lokalną historię. Czy ten grób rzeczywiście skrywa szczątki kilkudziesięciu Polaków, czy też postawiono go, żeby uczcić pamięć zamordowanych, którzy tak naprawdę spoczywają gdzie indziej? Chcemy dotrzeć do miejscowej społeczności, pokazać jej wyniki naszych badań i też zaangażować tą społeczność w to, żeby pomogła nam zdobywać wiedzę. I znów czas dla etnografów. A latem wracają, żeby te opowieści jako oddać tym, od których te opowieści dostali. My to nazywamy etnografią wspólnotową i to polega na tym, że interesuje nas nie tylko etnografia jakiejś lokalnej społeczności, ale interesuje nas także to, co jest dla tej wspólnoty, co jest czynione, robione, przygotowywane dla tych ludzi. Organizujemy wystawy, pokazujemy fotografie. Fotografie mają taką moc, że otwierają pamięć, jakoś motywują do dalszego sięgania do tej pamięci. No i w końcu warsztaty dla dzieciaków, gdzie poprzez zabawę zaczyna się taki powrót do obiegu tych opowieści. Ta opowieść toczy się dalej, na czym nam bardzo zależy. Każdy z nas nosi w sobie ciekawe historie, które wcześniej czy później przeminą. Kto ma je ratować i przekazywać dalej? W czasach, gdy często pada pytanie, po co nam humanistyka, odpowiedź dają m.in. badacze z Uniwersytetu Łódzkiego.